Po okresie pandemicznym spotykamy się na chyba jednym z fajniejszych festiwali muzycznych w Zakopanem, czyli na festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2022. To festiwal, podczas którego przez 3 dni tutaj w Zakopanem podczas majówki będziemy mogli usłyszeć największe gwiazdy muzyki jazzowej. A dlaczego nam się udało zaprosić do Zakopanego największe gwiazdy? Tylko dlatego, że udaje nam się taka wieloletnia, już mogę powiedzieć, współpraca z Polskim Radiem, za co bardzo dziękuję za Państwa pośrednictwem. Wiosna Jazzowa w Zakopanem to projekt, który rozpoczęto kilka lat temu, a pomysłodawcą tego wydarzenia był Tolek Lisiecki. Dzisiaj z nostalgią go wspominam i mocno wierzę, że jest z nami podczas tego festiwalu i mam nadzieję, że będzie z nas dumny, ponieważ ten festiwal to naprawdę duże wydarzenie. Bardzo spragnieni po okresie pandemii jesteśmy wydarzeń na żywo. Mam nadzieję, że ten początek sezonu, czyli ten pierwszy festiwal, w którym będziemy mogli uczestniczyć już nie za pośrednictwem anteny telewizyjnej, radiowej czy internetu, spowoduje, że jeszcze bardziej pokochamy Zakopane i te wszystkie wydarzenia, które u nas się odbywają. I dla Tolka Lisieckiego poświęciliśmy pewien projekt, na który zapraszam w sobotę do Parku Miejskiego. Projekt polsko-ukraiński, oczywiście jazzowy. To występy górali i Ukraińców. Wyjątkowy, niepowtarzalny, jednorazowy projekt, a oprócz tego muzycznego projektu to również integracja w Parku Miejskim. Dzieci, dorośli, wspólne zabawy sportowe, muzyczne, plastyczne. Postaraliśmy się my, czyli miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury i program Pierwszy Polskiego Radia, by ten program tegorocznej wiosny, z którą powracamy i wychodzimy do publiczności, był jak najbardziej różnorodny. Był i jazz cygański, był i smooth jazz i funky, bo tak grała Patsy Gamble, ale także w duchu lat 30. grał Siergiej Wowkotrop i jego Gypsy Swing Quartet. Jazz zacząłem grać w 93-94 roku. Miałem szczęście do fantastycznych ludzi, fantastycznych nauczycieli, kolegów. Były koncerty uliczne i piękne prologi, czyli Kraków Street Band, czyli ich country, folk, jazz, blues i taka potężna kula pełna muzyki szła w Państwa stronę na Krupówki. Był prolog na balkonie, którym właściwie otworzyliśmy całą wiosnę jazzową. No i oczywiście drugi dzień, kiedy kłanialiśmy się polskiej piosence, bo to Wojciech Gogolewski i jego trio zagrali przepiękne kompozycje Andrzeja Zielińskiego, czyli oczywiście zespołu Skaldowie. Odczucia są świetne, muzyka jest świetna, sala jest świetna, publiczność jest świetna, ale jest pięknie oczywiście, góry są piękne, muzyka jest świetna i w ogóle jesteśmy tak przyjęci, jak nie pamiętam takiego festiwalu w zasadzie. Jest świetne. A wcześniej Krzysztof Sierański przywiózł swój kwartet, którym zaczarował i przeniósł nas i zabrał nas właściwie w taką podróż w 4 strony świata, bo były i dźwięki światowe, world, etno, ale także taki solidny jazz fusion w wykonaniu naszego znakomitego basisty. Muszę jeszcze wspomnieć o koncertach hotelowych, bo tam również mieliśmy swoją scenę w hotelu Aries, naszego partnera. Szczególnie utkwił mi w pamięci koncert Ras Malmaszan ze swoim zespołem. Pół Jemenka, pół Polka. Ona również wprowadziła odrobinę orientu dźwięków świata do tej jakże kolorowej w tym roku wiosny jazzowej. Thank you.
Dla mnie w ogóle muzyka nigdy nie była sprzeczna z miejscem. Muzyka jest językiem międzynarodowym, wszędzie jest akceptowalna. No, tak naprawdę muzyka góralska czy muzyka w ogóle ludowa to jest jazz przecież od samego początku. Bo to jest muzyka również improwizowana, ludzie tak samo improwizują, grając muzykę ludową. A dziś, proszę Państwa, jesteśmy tuż przed występami największych gwiazd, fantastycznie śpiewających, Sławka Uniatowskiego, bo to już o 19, no a potem już finał finałów, czyli Ewa Bem na zakończenie Wiosny Jazzowej 2022. Koniec świata był niepośpieszny niż wody z kranu szulskich kroków stóp, tak są dźwięk i kanarka śpiew. Telewizji plus przyspieszony pusko. Powalił mi lec na, powalił mi lec na, powalił mi tak znajły. No, bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać i być supportem przed Ewą Bem, którą uwielbiam, bo uważam, że to jest najlepszy polski wokal. Bardzo sympatyzuję od bardzo wielu lat z Teatrem Brytkacego i wiem, że tu jest taki duch, który ożywia artystów i ich inspiruje bardzo. Jeśli chodzi o skalę tego wydarzenia, to wydaje mi się, że to jest niesamowite, co się stało. To jest taki moment, żeby już teraz ruszyć do przodu. Proszę Państwa, to jest tak, że kończy się jedna edycja, zaczynamy już myśleć o kolejnej i myślę, że i Zakopiańskie Centrum Kultury i Zakopane i Radiowa Jedynka mają o czym myśleć, a tę odsłonę, tę edycję Wiosny Jazzowej uważam za bardzo udaną i bardzo Państwu dziękuję za Państwa wsparcie, za to, że byli Państwo z nami podczas tych trzech dni, jazzowych dni w Zakopanem.